dawno, a może nie tak dawno, daleko, a może nie tak daleko, żył sobie król i królowa wraz z synem królewiczem. Ludzie w tej pięknej krainie nazywali ich Andersenowiczami na cześć słynnego pisarza Andersena. Ale mniejsza z tym, nie będę was tu zanudzał takimi sprawami. Król wieczny Filciarz miał na imię Feder. Królewicz o imieniu Iwers był młodym, nieśmiałym, 18-letnim mężczyzną. Królowa Szal była zawsze elegancka, szczera aż do bólu, lecz nie miała poczucia humoru. Inne kobiety ceniły ją za otwartość, ale wytykało jej to, że wyszła za mąż za faceta, którego nie kochała i na dodatek był od niej starszy o 55 lat. No teraz przejdźmy do szczegółów. Od roku poddani byli świadkami sporu, jaki toczył się między królem a królewiczem. Król chciał, żeby jego stary syn jak najszybciej się ożenił z jakąś panną z dobrego dworu. Ale co ja będę wam opowiadał? Zobaczcie sami. Synu, najwyższy już czas, abyś się ożenił. Dobrze by było, żebyś mnie zastąpił na tronie. A ja będę mógł wtedy od was na tronie odpocząć. Za 7 górami. Może u braci Glind? Ja tam wolę podróżować, przekonać się, że ziemia jest okrągła. Ale! To przecież już chyba ktoś potwierdził, nieprawdaż? Możesz jednak połączyć przyjemne z pożytecznym i wyruszyć w podróż w poszukiwaniu kandydatki na żonę. No w sumie masz rację. Co ja powiem żonie? Przecież ona go tak kocha. Masz dla niego kandydatkę. Ale ona jest jakaś taka mała. To ja idę powiedzieć mamie o swojej decyzji. Synku! Tylko nic nie mów matce, bo pewnie znowu dostanie migreny. Okej, nie bój żaby. Tymczasem król Feder przygotował żonie po raz pierwszy w życiu śniadanie. Kochanie, śniadanie gotowe! Śniadanie? Ależ mężu, co to za okazja? Coś się stało? Mów szybko. Nasz syn poszedł wreszcie poszukać żony. Co powiedziałeś? Przecież ja wyhodowałam mu żonę i nazywa się Calineczka. Jest mała, ale za to piękna. A na wzrostce się poradzi. Pilna, jako będziesz wielka. Myślę, że znajdzie odpowiednią kandydatkę dla siebie. A jeśli Calineczka jest mu pisana, to i tak tutaj powróci. Mam nadzieję, że masz rację. Jeśli nie, to pożałujesz. A teraz muszę zająć się żoną dla naszego synka. Rankiem królewicz się obudził, spakował i wyruszył w podróż, by poszukać swojej drugiej połowy. Tymczasem nasz książę odwiedził jako pierwsze królestwo cesarza, który ma córkę słynącą z niebywałej urody, ale i z czegoś jeszcze. Jest w swoim pokoju. Lepszej nie znajdziesz. Kaśka! Chodź, jakiś głupiec przyszedł. Królewicz. Do ciebie. Kaś? Niestety nie, ale też mam piękne imię. Chciałbym cię poznać, piękna królewno. A być może, kto wie, pojąć za żonę. Dzień dobry, piękny królewiczu. Wiem, że moja uroda jest powalająca, ale ja już mam kogoś na oku. Co powiedziałaś? Przedwczoraj zaręczyłam się z Kajem. Chyba wpadło mu w oko. Przecież on jest od ciebie młodszy. A ojciec o tym wie? Nie. A co ci do tego? No powiem mu. Skarży pyta, jako pyta, jest zaklata, jako fata. Nie znasz się na żartach, jesteś brzydka. Idę sobie. Królewicz szedł, szedł i szedł przez pola i lasy, aż trafił do królestwa świniopasa. Znacie go, drogie dzieci, doskonale. Nie ożenił się z wybredną królewną, lecz z jej siostrą. Król Świniopas ma podobną córkę,
którą król ukrywa przed światem. Czego tu szukasz, młodzieńcze? Żony najłaskawszy świnie pasie. Moja córka jest wspaniała, na pewno ci się spodoba. Piękna jak malina, inteligentna. I nie bierz udział w to, że ją ukrywam. Ja po prostu chowam ją przed wszystkimi ludźmi i czekam na odpowiedniego kandydata dla niej. A gdzie ona jest? W jadalni. Ja właśnie płatki na mleku. Zawołam ją. Maria, na pewno spodoba ci się to dziewczę. Mój się on! Boże, ratuj! Czego szukasz? Może ci pomogę? Szukam swojego przyjaciela Kaja. Został, no wiesz, został porwany przez królową śniegu. Teraz pewnie się kłóci po świecie. Pewnie znowu mu coś padło do oka. O ile pamiętam, to Kaj jest narzeczonym córki cesarza bez siat. Nie wierzę ci. Chyba jesteś innej bajki. Nie tego szukać. Królewicz stwierdził, że nie ma już sił na poszukiwania i chyba zostanie kawalerem. Postanowił wrócić do domu, bo jak mówi przysłowie, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Nagle patrzy, a tu ołowiany żołnierzyk. Dlaczego jesteś smutny? Bo nie znalazłem żony. To wypiję bóla, od razu doda ci skrzydeł. Ja wypiłem i wpadł mi pomysł odlotowy. Zorganizuj casting. Będziesz miał tyle kandydatek, że do wyboru, do koloru. Ty to masz łeb, ten rybun musi być naprawdę dobry. Królewicz wrócił do domu i zrobił tak, jak mu doradził ołowiany żołnierzyk. Ogłosił casting na żonę od zaraz. Wiesz co, mój drogi? Ten nasz syn wcale nie jest taki nieśmiały, jak myśleliśmy. Co za pomysł, żeby robić jakiś casting. Kochani, przecież coś mu się od życia należy. I mnie też. A teraz cicho, bo się zaczyna. Witam wszystkich serdecznie na castingu na małżonę. Do zamku przybyło wiele znakomitych panien, ale muszę wybrać się jedną. Po wstępnej selekcji postanowiłem wybrać do finału tylko 4 panny. Mów szybko, nie możesz uczyć. Dobrze, już dobrze. Teraz proszę kolejne finalistki o prezentację i występ artystyczny. Pierwszą finalistką jest Królowa Śniegu. Nazywam się Królowa Śniegu, pochodzę z dalekiej krainy, gdzie jest cudownie zimno. Gdzie pada śnieg? O taki! Jestem najwyższą kandydatką, gdyż mam alabastrową skórę i wrodzony dzień. Chciałabym teraz dla was zatańczyć. Dziękujemy kandydatce. Oj, powiedziała chłodem. Zapraszamy teraz kolejną kandydatkę. Dziewczynkę z zapałkami. Jestem dziewczynką z zapałkami. Niektórzy nazywają mnie piromanką, ale to lekka przesada. Po prostu lubię ogień. Pamiętajcie jednak, drogie dzieci, że nie wolno bawić się zapałkami. Ja nie posłuchałam mamy i spaliłam na dom. Teraz muszę sprzedawać zapałki, żeby zarobić na utrzymanie. Pokażę wam, jak się wykłada drogę na ognisko. Chodzę, lepiej wyrzucić tą piromankę. Jestem gotowa nam spalić zamek, a do tego nie się zniszczą. Popieram, do lochu z nią. Macie rację. Proszę wprowadzić tę kandydatkę. Kontynuujmy nasz casting. Na finał przeszła również księżniczka na ziemku grochu. Jestem księżniczką na ziemku grochu. Mam bardzo delikatną skórę, klasę i dźwięk. Więc doskonale nadaje się na żonę dla króla. Głosujcie na mnie. Z radością dla państwa gotuję zupę, oczywiście grochówkę. Dziękujemy księżniczce za niezwykle pasjonujący występ. Tam się podoba, ale ten zapach jest nie do zniesienia. Jeszcze ja! Gdzie jestem? Tam za gorąco się tutaj zrobiło. Wracam do siebie. O rany! Królowa Śniegu odeszła, to nawet dobrze, bo była za zimna dla mnie. A następną kandydatką jest Pastereczka.
przyjechała z Zakopanego. Hej, przywiozła wam łosypki i kozie mleko. Jest dobre na wzrost. Może upiścić tego, może kwaśnicy na wiepsowinie? Nie, nie, ale chętnie kupię tego mleka. Dla Calineczki. Proszę, panicko. Dziękuję. A teraz to znowu mój występ artystyczny. Zaśpiewam piosenkę. Gdy widzę słodycę, to kwicę. A oczy świecą mi się jak widzę. Właśnie przyszedł kominarzyk. Czy mam go wpuścić? Oczywiście, że nie. On pewnie przyszedł po pasterkę. Ona jak na razie jest najlepsza. Gospodarna, potrafi gotować. Wie co to praca. Jest może trochę zbyt prosta, ale wyszkoli się ją. Nie wpuszczę go, bo mi on ją odbierze. Oczywiście, postaram się go zatrzymać. Proszę mnie wpuścić, bo wezmę wróżkę. Ty, kominiarzyk, odejdź lepiej, bo cię wyślemy do innej bajki. Pastereczko, przepraszam, że cię zaniedbałem. Kocham cię, wróć do mnie. Mójdź ją. Coś mam na księcia jeszcze zrobić? Co ja mam teraz zrobić? Królowa Śniegu odeszła. Dziewczynka z zapałkami to piromanka, a księżniczka na ziarnku grochu za bardzo lubi groch. Ale Skrólewiczu, to nieprawda, popatrz. Zjedziłem tyle krajów, przesłuchałem tyle kandydatek, a tuż pod moim nosem wróciła taka piękna kobieta. Jak ty to zrobiłaś? Piłam mleko. No nareszcie, zapraszamy na wesele. Weselny klimat, tak się zaczyna. Jest biały welon, a w nim dziewczyna. Strumienie wódki i trochę wina. Zawzięta świnia i ten tłusty bit. Wesele.